momencie zwyciężył. Wielkie zmęczenie, ale nie może być inaczej. Chociaż tak się zastanawiam, czy naprawdę pan Robert jest zmęczony. Za chwilę spróbujemy go na to wypytać. No ale inaczej być nie może. Taki dystans. Wielkie, wielkie gratulacje. Rzeczy piękne, tereny znam, bo biegam tutaj na co dzień. Może to też mi ułatwiło zadanie, bo wszystkie te górki, może parę ostatnich było dla mnie nie wiadomo, ale generalnie bez niespodzianek, bardzo urokliwe miejsca, szczególnie Proczki, świetna organizacja, wino na trasie, rewelacyjny pomysł, a także rodzynki. Próbowałem rodzynek i też myślę, że to był też klucz do sukcesu, że nie osłabłem w końcówce. Pomysł padł tutaj, w tej altanie, kiedy było spotkanie biegaczy integracyjne właśnie na Winnicy Julia. Tutaj Agnieszka Grat-Rybińska, uznana maratonka, biegaczka, działaczka tego stowarzyszenia Bractwo Biegaczy Zielonej Góry, podała pomysł, żeby zorganizować maraton. Pomyśleliśmy sobie, dlaczego, jeżeli to ma być lubuski maraton, to nie szlakiem największych, najbardziej perspektywicznych atrakcji województwa lubuskiego, czyli szlakiem wina i miodu. Trasa biegu super, bardzo, bardzo fajna pogoda. Trasa bardzo szybka przede wszystkim w pierwszym etapie, natomiast później bardzo wymagająca. Zaczęły się górki, zaczęły się piachy, zaczęły się korzenie, trzeba było bardzo uważać pomimo zmęczenia. No i końcówka super wymagająca, pod górkę, po piachu, między gdzieś chaszczami, ale dlatego, że trasa wymagająca, bardzo dobry bieg, dobre przygotowanie i dobry czas, więc i duża satysfakcja. A czy ta degustacja wina podczas tego maratonu to była tak naprawdę, czy... Z mojej strony nie było degustacji. Sądzę, że to skończyłoby się tym, żebym stanął w pewnym momencie i nie mógłbym dalej biec. Chętnie skosztuję wina na piesiadzie, która będzie wieczorem. W Starym Kisielinie.